Nie żyje Mirosława Krajewska-Marczewska, znana z hitu Barei i słynnego serialu. 6 grudnia 2023 roku w wieku 83 lat zmarła Mirosława Krajewska-Marczewska. Media o śmierci polskiej aktorki poinformowały dzieci gwiazdy, Katarzyna Kozak i Marcin Marczewski. Jeszcze w okresie PRL-u działalność społeczna Mirosławy Krajewskiej-Marczewskiej została nagrodzona Złotym Krzyżem Zasługi. Z kolei w 2012 roku aktorka otrzymała nagrodę festiwalu Dwa Teatry za wybitną kreację babki linstrumowej w słuchowisku radiowym Dziura w niebie. Mirosława Krajewska-Marczewska urodziła się 11 września 1940 roku w Warszawie. Ukończyła Wyższą Szkołę Teatralną imioną Aleksandra Zelwerowicza na kierunku aktorstwo. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w Teatrze Śląskim w Katowicach. Z kolei do 1997 roku występowała na deskach Stołecznego Teatru Dramatycznego. Na wielkim ekranie zasłynęła głównie za sprawą głośnej komedii Stanisława Barei. Mowa o produkcji Brunet wieczorową porą. Zagrała wówczas u boku takich gwiazd jak Krzysztof Kowalewski, Ryszard Pietruski oraz Wojciech Pokora. Aktorka zdobyła również ogromną sympatię widzów dzięki roli babci Gniewosza Durki w serialu Barwy Szczęścia.